Napiszmy równanie stycznej do okręgu przechodzącej przez wskazany punkt. Wybrałem tutaj prosty okrąg o środku w punkcie 0,0 oraz punkt o współrzędnych 7,1, przez który przechodzić będzie styczna. Promień okręgu wynosi 5. Przejdźmy do obliczeń. Odnotujmy. Promień okręgu 5, środek okręgu 0,0, równanie kierunkowe prostej, czyli y równe ax plus b. Do wyznaczenia stycznej do okręgu posłużymy się odległością punktu od prostej. Ta odległość oczywiście musi być równa promieniowi okręgu. Teraz przekształćmy równanie kierunkowe prostej na postać ogólną. No i oczywiście współczynniki, tak jak podaję, wynoszą. Wykonajmy podstawienie do wzoru. Zamiast odległości oczywiście promień okręgu, ponieważ styczna ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem i odległość od środka okręgu to jest równa właśnie promieniowi okręgu. Dalej środek okręgu ma współrzędne 0,0, a badamy odległość środka okręgu od prostej, czyli podstawiamy za x0, za y0. No i w mianowniku, tak jak podane są. Wartości współczynników w postaci ogólnej. Zróbmy krok do przodu. Po przekształceniu otrzymujemy następujące równanie. W równaniu występują dwie niewiadome, wobec tego musimy wrócić do postaci kierunkowej prostej i wykorzystać fakt, iż prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych 7,1. W ten sposób wyliczymy parametr b za pomocą parametru a i wykonamy podstawienie do naszego równania. Pozbędziemy się drugiej niewiadomej. Proszę bardzo, mamy właśnie wyliczone b. Podstawmy. Ponieważ lewa i prawa strona równania są nieujemne, wobec tego wolno nam podnieść obie strony równania do kwadratu, albo inaczej pomnożyć je przez siebie. Pozbywamy się pierwiastka i modułu jednocześnie. Pozostaje w tej chwili już tylko rozwiązać równanie kwadratowe. Oczywiście przywiodło nas to do dwóch pierwiastków, jako że z jednego punktu jesteśmy w stanie poprowadzić dwie styczne do okręgu. Rozwiążmy to równanie.
No i otrzymaliśmy właśnie wspomniane dwa pierwiastki. Teraz spójrzmy na to, jakim wzorem wyrażane było B. Wykonajmy podstawienie. No i drugi pierwiastek. Ponownie wykonajmy podstawienie. Teraz zapiszmy równania naszych stycznych. I druga styczna. Otrzymujemy właśnie rozwiązanie naszego zadania. Wróćmy do rysunku. Popatrzmy. Jedna styczna. I druga styczna. Punkty styczności. Podpiszmy. Y1, Y2. I oczywiście Y1 współczynnik ujemny, Y2 dodatni. To tyle.